Cześć, z tej strony Krystian Brożek. Witam Cię w kolejnym odcinku mini kursu C Sharpa. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci troszeczkę z programowania obiektowego, czyli stworzymy sobie swoje pierwsze klasy i pierwsze obiekty. Póki co cała nasza aplikacja jest tutaj zrobiona w ten sposób, że mamy wszystko w jednym pliku i to już nawet ja się zaczynam gubić, mimo tego, że już kolejny raz pokazuję ten sam program. Zresztą mamy tutaj prawie 200 linijek, to już tego trochę się zaczyna robić. Więc co możemy zrobić? Możemy sobie stworzyć nową klasę, czyli add class, i stwórzmy sobie klasę, która będzie reprezentowała naszego bohatera. No i teraz utworzył się nam nasz bohater. Tutaj dopiszmy sobie public, żeby to było cały czas dostępne. No i teraz czym jest klasa? Klasa to jest tak jakby opis jakiegoś elementu, czyli na przykład jeżeli mamy osobę, to klasa opisująca osobę będzie miała tutaj w środku parametry typu imię, nazwisko, będzie miała jakieś rzeczy, które ta osoba może wykonać. Na przykład wstań rano, zjedz śniadanie, pójdź spać, pójdź do pracy i tak dalej, i tak dalej. Tak, czyli wszystko, co robi ta osoba, będzie tutaj zapisane, ale jako schemat, to znaczy, że każda osoba może dokładnie to samo robić. I teraz, jeżeli stworzymy coś takiego jak obiekt, czyli tak naprawdę zmaterializujemy tą naszą klasę, to w tym momencie tak jakbyśmy stworzyli nową osobę, tak? Czyli urodzi się dziecko, czyli w tym momencie z naszego takiego schematu, czyli z tej klasy, staje się nowy człowiek, tak? Czyli staje się obiekt. No i teraz, ten konkretny obiekt, czyli to konkretne dziecko, już będzie miało swoje imię, czyli na przykład tam Andrzej, nazwisko, czyli błyszczący, będzie miał jakąś tam datę urodzenia, czyli załóżmy dzisiaj. I teraz, jeśli będzie miało, nie wiem, funkcję zapłacz, no to w momencie uruchomienia zapłacz, płacze tylko to jedno konkretne dziecko. Tak? Czyli nie dzieje się tak, że bo jak urodzi się kilka, no to kilka dzieci rodzi się według tego schematu, czyli mamy kilka obiektów tej samej klasy. No i teraz każde dziecko, jeżeli uruchamiamy zapłacz na obiekcie, to uruchamia się tylko na tym jednym. Wyobraź sobie na przykład, że jak uruchamiamy zapłacz, nagle cały oddział szpitalny płacze, łącznie z pielęgniarkami, lekarzami i wszystkimi dookoła. No trochę słabo, tak? No bo pielęgniarka też jest osobą i też ma funkcję zapłacz. Więc to będzie działało tylko i wyłącznie na tej jednej konkretnej osobie. Zobaczmy, jak to będzie działało. Zacznijmy sobie od tego naszego bohatera. Stwórzmy sobie jego imię. I tutaj jest coś takiego jak mutator i odwrotnie. To jest mutator, to jest selektor. Czyli dzięki tym dwóm rzeczom jesteśmy w stanie pobierać wartość dzięki getowi, a dzięki setowi jesteśmy w stanie ustawiać tą wartość. To jest pewien sposób, pewien rodzaj zabezpieczenia. Generalnie jeśli tworzymy zmienne publiczne w ramach klasy, one zawsze to get i set powinny mieć. Później sobie to troszeczkę jeszcze pomodyfikujemy, tego geta i seta, ale na razie zostawmy tak jak jest. Co nasz bohater jeszcze miał? Maksymalne życie. I zauważ, że ja teraz piszę wszystkie zmienne wielką literą. To oznacza, że to są zmienne globalne, tak? Wielką literką będziemy właśnie oznaczać coś, co jest globalne. Czyli to jest globalne dla tej klasy, jest widoczne w całej klasie, więc będzie właśnie wielką literką napisane. Dobra, mamy to, co tam jeszcze byśmy potrzebowali. Przydałoby się nam naszemu bohaterowi jeszcze dodać, mamy maksymalne posiadane życie, jakieś obrażenia. O, nasz bohater miał level, też ostatnio to dodaliśmy. O, coś mi pouciekało. OK, czyli mamy level, punkt doświadczenia jeszcze by się przydało. To będziemy mogli trochę naszą aplikację porozwijać. No dobra, no i mamy teraz bohatera. I co byśmy z tym bohaterem chcieli zrobić? Chcielibyśmy zrobić coś takiego, że nasz bohater, możemy tutaj na nim wywołać coś takiego na przykład jak sprawdź, czy żyjesz dalej. Myśmy to zrobili już tutaj. Tu jest walka i jest przegrana. OK, czyli możemy sobie tak naprawdę to wziąć stąd, wyciąć i przenieść tutaj.
I teraz nie robimy już zmiennych statycznych, dlatego że one tam było. Tutaj jest klasa statyczna. Klasa statyczna, nie jest klasa statyczna, dobra. Tutaj mamy metody statyczne, więc one by się nawzajem nie wywoływały. Tak naprawdę poza tym mainem bardzo, bardzo rzadko korzysta się z czegoś takiego jak, takiego słówka jak static. Na razie nie będę w nie wnikał, może gdzieś tam później o tym opowiem. Dobra, no i teraz w momencie przegranej musimy sobie sprawdzić if posiadane życie, jeżeli jest mniejsze równe 0, no to w tym momencie drukujemy nasz napis i ustawiamy posiadane życie na 1. Ok, tą metodę będziemy wywoływali zawsze w momencie, kiedy będziemy chcieli sprawdzić, czy nasz bohater dalej żyje. Co jeszcze możemy zrobić? Mieliśmy tutaj funkcję, która pozwalała nam na odpoczęcie. Też możemy sobie ją przenieść. Tak, czyli mamy odpocznij, już nie będzie statyczne, tylko mamy public void. No i teraz tutaj już nie mamy pozostałe życie, tylko posiadane życie. I to samo trzeba zrobić tutaj, popoprawić. Ok, maksymalne życie. I tak samo poprawmy sobie tutaj. O, i w tym momencie już nasza metoda będzie działała po nowemu, czyli dla tego konkretnego bohatera. Dobra, no to już mamy jakieś metody dla bohatera, mamy jakieś parametry. Teraz chcielibyśmy z tego wszystkiego skorzystać. Zobacz, że teraz pozbyliśmy się stąd tych metod, więc one tutaj ciągle nam podkreślają na czerwono. Dodajmy sobie, już nie będziemy potrzebowali tak naprawdę tych parametrów, bo je przenieśliśmy do naszego bohatera, ale potrzebujemy naszego bohatera. Ok, czyli ja w tym momencie stworzyłem sobie, deklaruję zmienną, która jest typu bohater, czyli jest typu mojej klasy. Tak, czyli teraz już nie tworzę zmiennej takiej prostej, tylko to jest moja zmienna złożona, która składa się z kilku parametrów, na przykład imię, maksymalne życie, posiadane życie i tak dalej. No i teraz co, w momencie kiedy tworzymy postać, czyli przejdźmy sobie tutaj do stwórz postać, to musimy stworzyć nowego bohatera. Czyli nasz bohater równa się new bohater. Tak, czyli w tym momencie to jest deklaracja nowego obiektu, czyli w tym momencie ten bohater się materializuje. Czyli do tej pory mieliśmy klasę jako jakiś opis tego bohatera, a to, że mówimy new bohater, to w tym momencie on się materializuje, tworzy się w pamięci komputera i jest zapamiętany jako ten nasz jeden konkretny bohater. No i teraz co? Musimy poustawiać parametry tego bohatera. Czyli tutaj będziemy mieli bohater imię, tak? No i teraz to, co odczytamy z konsoli, będzie się ustawiało jako imię bohatera. Dalej, ustawmy sobie bohater level, też był 1. I życie ustawimy sobie tak, jak jest tutaj, czyli bohater maksymalne życie i bohater posiadane życie. Ok, no i w tym momencie ustawiają nam się te parametry dla bohatera. Dobra, mamy jeszcze tutaj trochę czerwono. Jest odpocznij. Odpocznij wywołujemy teraz na bohaterze. Tak, czyli wszystko będziemy robić na tej naszej zmiennej, która jest w tym miejscu. Skoro ona jest prywatna, to w sumie możemy sobie zrobić o w ten sposób. Bardzo często zmienne prywatne globalne określa się w ten sposób, że tutaj mamy podkreśnik i mamy nazwę zmiennej. Tak, to nam sugeruje, że właśnie to jest zmienna globalna, ale prywatna. Nie zawsze to się stosuje, często po prostu się tworzy z małej literki bez tego podkreślnika, no ale czasami się tego korzysta, ja na przykład bardzo lubię tego używać, bo widzę też, co się dzieje. Ok, mamy pokaż postać, no to pokazanie postaci należy do postaci, do tego naszego bohatera, to też sobie przenieśmy tutaj, tak, czyli trochę refaktoru sobie porobimy. Refaktor, czyli poprawa naszego kodu, zapewnianie tego, żeby usuwać jakieś rzeczy, bo przenosi gdzieś, żeby on był trochę lepszy. No i teraz imię. Bo
posiadane życie. Maksymalne życie. Dobra, i zobacz, ja tutaj cały czas robię coś takiego, że odwołuję się do tych zmiennych globalnych. Czyli bohater sam w sobie zna swoje parametry. To tak jak mamy osobę, ona zna swoje imię, nazwisko, swoją datę urodzenia też zna. Tak? I dokładnie z tego samego tutaj korzystamy. Czyli te parametry my zakładamy, że ktoś już nam uzupełnił. Nawet tutaj jest coś takiego jak referencje, czyli wskazuje nam, Visual Studio nam pokazuje, że są odwołania do imienia, tak? Czyli do tego elementu gdzieś tutaj w takich miejscach. Tak, czyli tutaj, jeżeli my sobie pokaż postać, drukujemy imię plus level, to w tym momencie korzystamy z imienia tego naszego bohatera, nawet tutaj nam podkreślę. Ok, tak samo korzystamy z levelu tego naszego bohatera, czyli on sam sobie odczytuje te wartości. Dobra, to wróćmy do naszego programu i tutaj to sobie poprawmy. Czyli pokaż postać będzie teraz na bohaterze. Zepsułem. Dobra, bo miało być w ten sposób. Ok, czyli na bohaterze, na naszym obiekcie wywołuje pokaż postać. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy przegraną. Przegrana też jest na bohaterze. Ale tak naprawdę możemy sobie to wywoływać za każdym przejściem menu gry. O, co nam to da? Da nam to, że jak będziemy mogli zginąć w kilku różnych miejscach, to za każdym razem będziemy sprawdzać, czy nasz bohater jeszcze żyje. No okej, to pozostałe życie też musimy poprawić. A w sumie nawet możemy sobie całą walkę przenieść. Nie, no dobra, na razie ją zostawmy tutaj, później będziemy się martwić dalej. Czyli pozostałe życie sprawdzamy sobie na naszym bohaterze. Okay, posiadane życie i tak samo tutaj bohater posiadane życie. Dobra. I już teraz nie podkreśla nam żadnych błędów, przynajmniej żadnych nie widzę. No to sprawdźmy, czy nasz program działa. Coś tam działa, a z poprzedniej lekcji zostało nam to, żeby się menu nie uruchamiało, tylko pętla for. Dobra, to tego już nie potrzebujemy. Dobra, ja tutaj korzystam z takiego sprytnego skrótu. Mianowicie, jak sobie coś zaznaczę, cokolwiek, przytrzymuję Ctrl, naciskam literki K i C po kolei, w tym momencie mi to komentuje. Jeżeli trzymając Ctrl, naciskam literki K i U, to mi to odkomentowuje, więc się to przydaje, bardzo takie sprytne, przydatne. Dobra, to nam też niepotrzebne, to też jakieś pozostałości poprzednich lekcji. Czyli tutaj mamy obsługę menu, odpalamy sobie nasze menu. Dobra, odpalamy aplikację. Co tutaj się dzieje? Włączyła już nam się nasza gra. Odpalamy nową grę. Zobacz postać. Pokazuje mi postać. Idziemy na wyprawę. Wyruszymy na wyprawę. Zobaczmy naszą postać. Mam 5 życia. Dobra, pójdziemy jeszcze raz na wyprawę. No, zobaczymy Andrzeja. Andrzejowi zostało ledwo 1 życia. A nie, przegrałem. Dlatego mam tylko 1 życie. Dobra, pójdziemy jeszcze raz na wyprawę. Ruszyłem na wyprawę. O, i przegrałem. Dobra, trochę głupio to działa. Bo się pojawia pod menu. Trzeba to troszeczkę poprawić. Gdzie ja to wcisnąłem? Ja to wcisnąłem. Tutaj jest bohater przegrana po wydrukowaniu menu. A zróbmy sobie, żeby to było w miejscu przed kontynuowaniem. O. I zróbmy sobie jeszcze console right line. O. I będzie sobie jeszcze Enter. Hmm.
Dobra, już powinna trochę nasza aplikacja lepiej działać. Zobaczmy, co w niej się dzieje. Patrz, ja sobie tutaj postawię breakpointy i zobaczymy, w jaki sposób to działa. Dobra, uruchamiamy jeszcze raz naszą aplikację. No i odpalamy nową grę. Dobra, dajmy Andrzej. Zobacz naszą postać. Czyli co, odpala się, pokaż postać na moim bohaterze. Popatrz, że tutaj mam już imię właśnie Andrzej, level ustawił się na 0, no i początkowo mamy 10 życia, więc możemy sobie pójść na jedną lub dwie wyprawy nawet. Tak, jak sobie tutaj ponajeżdżasz na różne parametry, to zobaczymy, że to jest ta nasza jedna konkretna postać, którą stworzyliśmy w momencie stwórz postać, gdzieś to kiedyś widziałem, tutaj jest, ok? Czyli utworzyliśmy sobie nowego bohatera i podaliśmy mu jakieś parametry. Ok, zatrzymał się teraz nam tutaj na przegranej. Sprawdźmy sobie, czy to będzie działało. Posiadane życie jest mniejsze równe 0. Ok, czyli powinno nam nie wejść do środka i nie weszło. Super, polecimy dalej. Jeszcze mamy odpoczęcie. Sprawdźmy sobie odpocznij, czyli opcja numer 2. Tak, i znowu wchodzi mi tutaj do mojej metody. Posiadane życie zwiększa o 1. Zobaczmy, jak to też zadziała tutaj. Maksymalne życie jest mniejsze od posiadanego życia, bo posiadane życie mam teraz 11, czyli ustawimy sobie posiadane życie na maksymalne. Czyli nie jesteśmy w stanie odpocząć tak, żeby mieć więcej życia, niż pozwala nam na ta nasza postać. No i później znowu sprawdzamy sobie przegraną. Ok, czyli działamy sobie cały czas na naszym bohaterze, na tym konkretnym obiekcie. Jakbyśmy stworzyli kilku bohaterów, no to kilka takich klas by tutaj działało, kilka obiektów by działało tej klasy i każdy był kompletnie niezależny od siebie. W późniejszych lekcjach, jak będziemy tworzyć bronię, to będziemy korzystać z kilku obiektów jednej klasy. Dobra. Została nam jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie konstruktor. Konstruktor jest taką specjalną metodą, która zazwyczaj jest publiczna, bardzo rzadko się zdarzy, że jest prywatna. Nie mamy określonego, co ona zwraca, dlatego że ona nie służy do zwracania tak naprawdę niczego. I nazywa się dokładnie tak samo jak nazwa naszej klasy. Konstruktor, jak sama nazwa wskazuje, służy do konstrukcji, czyli on służy do tego, żeby utworzyć nasz obiekt. Więc my w momencie tworzenia nowego obiektu możemy jakąś akcję wykonać. Jaką akcję byśmy chcieli wykonać? Chcielibyśmy tak naprawdę poprzyjmować sobie jakieś parametry, czyli utworzenie bohatera byłoby w tym konstruktorze, czyli my w momencie tworzenia nowego obiektu tworzymy sobie tego bohatera. Czyli teraz ktoś chcąc stworzyć nowego bohatera musi nam podać imię jako parametr. Maksymalne życie ustawimy sobie jako 10. Posiadane życie, Boże, minimalne. OK, czyli mamy to tutaj, początkowo level mamy jako 1 i punkty doświadczenia mamy jako 0, tak, nie mam na początku żadnych. OK, czyli żeby teraz stworzyć nowy obiekt, musimy podać imię i wszystkie parametry nam się ustawiają tak, jakbyśmy chcieli w momencie tworzenia obiektu. Czyli teraz za stworzenie obiektu odpowiada sama ta klasa, która jest takim opisem tego naszego obiektu, a nie robimy to gdzieś na zewnątrz, tak jak tutaj. Tak, co było takie trochę, no nie do końca dobrym rozwiązaniem. Czyli string imię równa się. To tutaj wrzucimy. No i musimy podać imię, czyli to, co chcieliśmy uzyskać, żeby stworzyć nowego bohatera. Tak, czyli teraz podajemy imię i tworzy nam się bohater. Co ja robię, że się tak fajnie szybko przenoszę między metodami? Jak przytrzymam klawisz Ctrl, to podświetla mi się moja metoda. Jak kliknę na nią, to teraz przenosi mnie do tej metody i mogę się cofnąć strzałeczką do miejsca, gdzie byłem przed chwilą. Tak, można to zrobić na innych też, ale w tym momencie nie mam deklaracji readline'a, jak to zostało stworzone, więc tylko mam do nagłówka samego jakiegoś interfejsu chyba, nie, klasy statycznej. Dobra, ale implementacji tego nie widzę. Czyli można się tak bardzo szybko przenosić, tak? Tutaj mamy, przenosimy się na to. Tutaj jakbyśmy mieli jakieś opcje iść na wyprawę, też z kontrolą możemy sobie bardzo szybko fajnie przeskoczyć. Dobra.
Czyli teraz już mamy trochę bardziej nasz kod poukładany. Więc już coś więcej można z tego robić. Dobra. To dziękuję Ci za tą lekcję i zapraszam Cię do kolejnych lekcji z minikursu C#. Także do zobaczenia. Cześć.